Cześć, witam Was w kolejnym filmie. Dzisiaj zapraszam Was na przegląd moich hitów, które ostatnio odkryłam, znalazłam, poznałam i po prostu przepadłam. Bardzo lubię ich używać i używam ich non-stop. Zacznę chyba od najprostszej, najtańszej rzeczy, po której bym się nie spodziewała, że może tutaj być coś nadzwyczajnego. I mówię o wacikach. Zwykłe waciki kosmetyczne z Rossmana i Sana. Szczerze, ja nigdy nie zwracałam uwagi na to, jakie waciki kupuję. Po prostu szłam do Biedry i brałam te najtańsze, zwykłe biodronkowe waciki. Ale faktycznie czułam czasami różnicę, jak kupiłam w jakimś innym sklepie, że te waciki różnią się tą swoją miękkością. O tych wacikach usłyszałam gdzieś kiedyś na jakimś kanale na YouTubie, już nie pamiętam u kogo, ale od razu stwierdziłam, że sprawdzę. I faktycznie te waciki fioletowe, 100% bawełny z Isany, to jest po prostu coś cudownego. Powiem Wam, że te waciki są tak mięciutkie, no zero porównania do innych właśnie takich zwykłych z Biedronki wacików. One ogólnie też nie należą do tych najtańszych, bo one tam kosztują w Rossmanie 2 zł z czymś. Ja często je kupuję po prostu na jakiejś tam promocji, więc parę groszy się zaoszczędza. Ale ogólnie tutaj właśnie mam 140 sztuk i ja zapłaciłam za nie jakieś te 2 zł. Tutaj porównuję Wam do tych z Biedronki, bo te po prostu najczęściej używałam. Tamtymi miałam wrażenie, że szoruję sobie po prostu twarz. Było to nieprzyjemne. Te waciki są po prostu takie mięciutkie. Jeszcze co Wam chcę powiedzieć, to to, że jest różnica między tymi wacikami małymi, okrągłymi, a tymi większymi, kwadratowymi. Jeśli chcielibyście przetestować te bawełniane waciki, to polecam Wam sprawdzić na pewno te z tej serii bawełnianej, ale kwadratowe, te takie kwadratowe większe. One też są troszeczkę droższe od tych zwykłych okrągłych i jest ich tam troszeczkę mniej, ale też no, ten wacik jest większy, więc wiecie, no, macie 4 takie w jednym tak naprawdę. Aczkolwiek tamte mam wrażenie, że przez to, że są trochę większe, są bardziej miększe, mają tak jakby więcej tego wypełnienia. Bardzo przyjemnie wtedy się zmywa ten makijaż. Dzisiaj akurat ich nie mam Wam jak pokazać, bo już je zużyłam. Jak wiecie, albo nie wiecie, to zależy, bo już dosyć dawno mówiłam o tym, już nawet ponad rok temu, że zaczynam świadomą pielęgnację moich włosów. Ogólnie zaczęłam ją w kwietniu tamtego roku, więc już właśnie minął rok i 2 miesiące. Odkąd staram się dobierać naturalne kosmetyki do włosów, staram się uczyć ciągle o tych produktach, czego potrzebują moje włosy. Idzie mi to całkiem okej, aczkolwiek myślę, że moje włosy i tak są zniszczone, więc niedługo chyba będę musiała coś z nimi zrobić. Ale chciałam Wam pokazać cudowną odżywkę, która po prostu no, była fenomenem wśród tych wszystkich, które kupiłam. I mówię tutaj o odżywce z barwy, o odżywce octowej. Jest to odżywka nabłyszczająca, humektantowa raczej głównie, do włosów naturalnych i matowych. Mam tutaj 2 opakowania, bo jedna jest już pusta, a tutaj właśnie używam już kolejnej. Jest to, tak jak wspomniałam, odżywka raczej nawilżająca nasze włosy i jak ja ją pierwszy raz użyłam na moje włosy, pierwszy i kolejne razy, to po prostu te włosy są tak mięciutkie, jak po prostu puszek. Ja byłam w szoku, że moje włosy mogą być tak miękkie i tak właśnie też sypkie, bo po tej odżywce te włosy są sypkie, takie przyjemne w dotyku. Jeśli tej odżywki nigdy nie próbowaliście, to na pewno polecam Wam taką odżywkę sobie zakupić. Też nie jest to wielki koszt. Ona kosztuje normalnie 7 zł w naturze, a często jest też na przecenie jeszcze, więc możecie ją kupić, nie wiem, za 6 czy 5 zł. A starczy na dosyć długo, bo też nie używamy jej za dużo. Nie potrzebuję jej wcale wylać dużo na dłoń, żeby po prostu na te włosy rozprowadzić. Lecimy dalej i teraz mam perfumy. Perfumy, które po prostu pokochałam już jakieś 2 lata temu, jak pracowałam przez chwilę w Sephorze. Powiedziałam, że chcę te perfumy mieć. No i dopiero tak naprawdę w te święta Bożego Narodzenia sprawiłam sobie taki prezent, że je wreszcie kupiłam. Są to perfumy z Givenchy, Winterdit. Perfumy, które moim zdaniem pachną jak poziomki, gdzie w ogóle to nie
ma związku z poziomkami, to w ogóle nie ma związku z jakimiś owocami. Są tutaj w tych perfumach nuty pieprzowe wręcz, więc skąd te moje poziomki, to ja nie mam pojęcia, ale naprawdę moim zdaniem te perfumy pachną jak poziomki. Aż muszę się spsikać, bo po prostu kocham ten zapach. Kocham po prostu i to są moje pierwsze tak naprawdę perfumy, które są markowe i które sobie kupiłam sama, bo ja nie mam jakiegoś takiego parcia na oryginalne perfumy, na jakieś oryginalne torebki. Po prostu jeśli coś mi się spodoba, to faktycznie chciałabym to mieć, ale nie mam parcia, tak jak mówię. I te perfumy to jest jedyna właśnie moja fiolka takich perfum z wyższej półki, droższych, no bo to jest już kwota kilkuset złotych. Następny produkt poznałam dosyć niedawno, bo dostałam. Jest to pomadka z Chanel i jest to taka, jak ja to nazywam, pomadka puff. Jakie z tej nazwy, nie wiem dlaczego tak to nazwałam, ale tak to wygląda, bo mamy tutaj po prostu taki puszek i ta pomadka jest w takiej tubce, gdzie zwyczajnie to wyciskamy i sobie nakładamy na usta, możemy to rozetrzeć, ale ja często po prostu tak jakby wklepuję tą pomadkę w usta i to daje efekt takich właśnie miękkich, puszystych ust. Ja nie spodziewałam się, że to będzie jakaś rewolucja, jeśli chodzi o taką formę aplikacji, ale faktycznie te usta wyglądają trochę inaczej. Tak samo nakładałam mojej mamie ten produkt i ona też ma właśnie w innym kolorze tą pomadkę i to wygląda no inaczej, inaczej na pewno niż jakbyście nałożyli taką matową pomadkę zwykłym takim patyczkiem, zwykłą tą taką pacynką. No po prostu one wyglądają na bardziej miękkie, pełniejsze też i takie bardziej naturalne oczywiście, bo jak widzicie ten kolor jest naprawdę bardzo subtelny. Ja w ogóle mam kolor 974, to jest pomadka Rouge Allure Liquid Powder, więc nie jest to mega trwały produkt, ale bardzo fajny właśnie teraz na lato, na co dzień, do tak po prostu podkreślenia tych naszych ust. Używam jej praktycznie non-stop, codziennie do pracy. I ostatni produkt stosunkowo niedawno zaczęłam testować, więc jest najnowszy w tej mojej kolekcji dzisiejszej. Mówię tutaj o olejku z CBD od marki Canaste. Może już widzieliście na moim Instagramie, bo już pokazywałam, mówiłam o tym produkcie. Ja powiem Wam szczerze, że zgodziłam się na tą współpracę, na przetestowanie tego olejku z tej racji, że ja w swoim życiu doświadczyłam sporo stresu i ja też z tym stresem nie potrafię sobie zbytnio radzić. Miałam problemy ze snem, aczkolwiek teraz właśnie ten produkt chciałam przetestować głównie na ten mój taki stres i codzienny niepokój w różnych sytuacjach codziennych, nawet w momencie, kiedy ja jadę do pracy, do nowego miejsca na przykład, mam spotkać się z nowymi ludźmi, zawsze mi towarzyszy taki właśnie niepokój, ściskanie w żołądku, jest mi niedobrze, odkąd używam tego olejku, to faktycznie nie mam już takiego problemu, że właśnie ściska mnie w tym żołądku. Więc to też jest bardzo subtelna rzecz, subtelny produkt, bo to nie jest tak, że będzie on nas uzależniał i będzie nas on odurzał. Tak to nie działa. Sprawia, że ja jestem bardziej rozluźniona, bardziej skupiona też, co miałam z tym naprawdę duży problem ostatnimi czasy i dlatego właśnie stwierdziłam, że przetestuję ten olejek. Ja tutaj mam 30 ml tego olejku o stężeniu 550 mg. Jest to jedna z tych niższych stężeń. Są też większe, jednak warto sobie zacząć od tych mniejszych i dopiero potem sprawdzić, jak na nas działa. No i smak. Macie do wyboru trzy smaki. Ja mam waniliowy, bo zwykłego oleju wydaje mi się, żebym nie przeżyła. Ta wanilia sprawia, że on jest troszeczkę słodszy, po prostu smaczniejszy, no bo wiecie, jak smakuje olej. Ogólnie jeśli chodzi o używanie, zostało mi go tutaj niezbyt dużo, więc jak stosuję go od 2 tygodni, to starczy może na następny tydzień, dwa. To zależy, jak będę go używać.
Ten produkt możecie stosować codziennie. Ja przez parę pierwszych dni, tak jak zresztą zalecają, używałam tego codziennie o określonej porze dnia, żeby też po prostu mieć jakiś pogląd na to, czy faktycznie to działa, czy faktycznie coś to robi. Natomiast teraz używam tego po prostu wtedy, kiedy potrzebuję. Na przykład tak jak właśnie ostatnio miałam jeszcze kilka egzaminów. No i oczywiście też nie jest to wcale tania rzecz, bo jednak troszeczkę taki produkt kosztuje. Jest to kwestia kilkuset złotych. Więc ogólnie bardzo fajny, ciekawy produkt, jeśli macie takie problemy właśnie z takim niepokojem, nadmiernym stresem w życiu, czy problemami właśnie ze snem, to wydaje mi się, że warto sobie spróbować. A teraz jeszcze macie okazję zrobić zamówienie na stronie kanaste.pl z 20% zniżką na mój kod KAMAM. Więc 20% to jest całkiem sporo na pierwsze zakupy. Możecie korzystać, by sobie po prostu taką rzecz przetestować. To były wszystkie produkty, które chciałam Wam dzisiaj pokazać. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie oczywiście kciuka w górę. Napiszcie jakiś komentarz na dole pod tym filmem, bo jest to naprawdę ogromnie motywujące, jak widzę Waszą aktywność. Zasubskrybujcie także mój kanał, jeśli jeszcze tego nie robicie. Pamiętajcie o włączeniu dzwoneczka. A ja teraz już się z Wami żegnam i do zobaczenia w kolejnym filmie. Na razie, cześć!